Gdy na rynek został wprowadzony DJI Mavic 3 Pro, można było myśleć, że seria R dobiegła końca, jednak DJI wypuściło zupełnie nowy model, DJI R3, który według mnie mocno namieszał na rynku. Byłem dużym fanem poprzedniego modelu R2S, jednak gdy wyszedł Mini 3 Pro, mający wiele podobieństw, dobrą kamerę, a przede wszystkim był dużo tańszy, stał się momentalnie bestsellerem i najczęściej obecnie polecam go swoim klientom, ale DJI R3 jest zupełnie na innym poziomie. Gdy pierwszy raz zobaczyłem jego specyfikacje, byłem sceptycznie nastawiony, jednak testowałem go przez ostatnie tygodnie i zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Przede wszystkim nowe kamery. W DJI R2S był jednocalowy sensor i pojedynczy obiektyw. Teraz są dwie kamery. Szerokokątna ogniskowej 24 mm oraz teleobiektyw o ekwiwalencie 70 mm. Obie mają taki sam rozmiar sensora, 1,1/3 cala i 48 megapikseli. Szerokokątna ma stałą przysłonę f1,7, a teleobiektyw f2,8. Jakość obrazu z obiektywu szerokokątnego jest naprawdę dobra, moim zdaniem lepsza niż w Mini 3 Pro, pozwala na wpuszczenie dużej ilości światła, co oznacza, że filmy w słabym świetle i nocą wyglądają dobrze. Natomiast w ciągu dnia warto byłoby się zaopatrzyć w filtry ND, żeby trochę zredukować ilość wpadającego światła, ale myślę, że się ze mną zgodzicie, ujęcia w ciągu dnia, nawet bez filtrów, też wyglądają fantastycznie. R3 filmuje w jakości do 4K w 60 klatkach i trybie HDR, ma także funkcję slow-mo w 4K przy 100 klatkach. Oba obiektywy pozwalają na 3 różne profile kolorów, normalny HLG i D-Log M. Ostatnie dwa mają 10-bitowe profile kolorów dla najlepszej jakości. Główną zaletą drona DJI R3 moim zdaniem jest jego trzykrotny teleobiektyw, który doskonale sprawdza się zarówno w filmach, jak i zdjęciach. Wyjątkowość tego obiektywu polega nie tylko na zdolności do realizacji imponujących zbliżeń, pozwala on na efektowną kompresję tła, co z łatwością można zaobserwować w filmach, w których zbliżam się do filmowanego obiektu, zachowując przy tym rewelacyjny wygląd tła. To co lubię, to możliwość zrobienia szerokiego ujęcia, a następnie błyskawicznego przełączenia się na trzykrotny zoom w celu uzyskania zjawiskowych efektów. Ale to nie wszystko, oprócz filmów teleobiektyw świetnie sprawdza się w fotografii, master shots oraz w trybie śledzenia. Co więcej, R3 oferuje funkcję punktów orientacyjnych, tak zwane waypoints, tę której brakowało w Mini 3 Pro. Działa ona podobnie jak w serii Mavic, za jej pomocą możesz precyzyjnie zaplanować trasę lotu, określić wysokość, kąt nachylenia gimbala czy moment wykonywania zdjęcia lub filmu. Co ciekawe, cały plan lotu można ustalić jeszcze przed wzniesieniem drona w powietrze. Dron posiada także innowacyjny tryb pionowego filmowania. W przeciwieństwie do Mini 3 Pro kamera nie obraca się, lecz dokonuje wycinka z nagrania. Z filmu 4K otrzymujesz więc pionowe ujęcie w jakości 2.7K, gotowe do natychmiastowego udostępnienia na social. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla filmów, a szkoda, bo przydałoby się również przy robieniu zdjęć, jak ma to miejsce w Mini 3 Pro. Co więc jeszcze nowego przynosi ten dron? Jednym z kluczowych elementów jest znacznie udoskonalona bateria. W porównaniu z DJI R2S jej żywotność wydłużyła się do 46 minut. W praktyce daje to około 40 minut użytkowania. Te dane nie są tylko papierowymi obietnicami. W rzeczywistości testując drona w trudnych warunkach, na przykład przy silnym wietrze, bateria potrafiła wytrzymać co najmniej 35-37 minut. Dron oferuje również funkcję Active Track, znaną z modelu Mavic 3 Pro, która pozwala na precyzyjne śledzenie obiektu z dowolnej strony. Do tego możemy skorzystać z teleobiektywu z trzykrotnym zoomem dla dokładniejszych ujęć. Bezpieczeństwo jest zapewnione dzięki wielokierunkowemu czujnikowi, identycznemu jak w Mavic 3 Pro. Dron ma również 360-stopniowe sensory, które wykrywają i omijają przeszkody. Co do kontrolera, nowy RC2 posiada zewnętrzne anteny, co znacząco poprawia wydajność sygnału. Wbudowany chip i szybsza nawigacja po menu również robią różnicę. Dodatkowo kontroler oferuje transmisję na żywo w jakości 1080p i 60 fps. Jeśli chodzi o wagę, DJI R3 jest cięższy niż R2S, co przekłada się na lepszą wydajność w trudnych warunkach wiecznych. Jednak nadal waży poniżej 900 g, co pozwala na umieszczenie etykiety C1 na spodzie drona, co jest korzystne dla przepisów lotniczych w wielu krajach. Podsumowując, DJI R3 pomimo początkowych wątpliwości zaskoczył mnie swoimi funkcjami. Wiele z nich pochodzi z droższego modelu Mavic 3 Pro, ale jest oferowany w niższej cenie. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem, polecam sprawdzić linki w opisie. Czekam też na Twoje opinie na temat DJI R3 w komentarzach. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnych recenzjach.
Thank you.